Dzień dobry. Ja będę mówiła po polsku. Jakoś nie wiedziałam, że mam mówić po angielsku, więc przygotowałam prezentację po polsku. Może to tak miało być, ponieważ proponuję podróż w czasie w lata 90. Początek poczty elektronicznej, nie ma jeszcze stron www. I będę mówiła o moim archiwum. Na podstawie własnych doświadczeń wynikających z pracy nad dźwiękiem do projektu wirtualnej rzeczywistości w Banff, to było The Banff Center for the Arts, i w Montrealu w pracy z Shar Davis. Wtedy pojawiło się VR tam i można się przyjrzeć po prostu tym projektom, zobaczyć nad czym twórcy pracowali, jak wyglądało wystawianie projektów i archiwizacja, no i może skorzystać z tych doświadczeń. Ja pojechałam do Banff po rytmice, po Wydziale Reżyserii Dźwięku na Akademii Muzycznej i po pracy z dźwiękiem do gier komputerowych, czyli po nauce relacji dźwięku z obrazem, z przestrzenią, z ruchem, z programowaniem, i zostałam przydzielona do pracy nad dźwiękiem do środowisk wirtualnych, o których dopiero wtedy tam usłyszałam. No i teraz spróbuję coś o nich opowiedzieć. I środowiska wirtualne dla mnie tak najważniejszą cechą, właśnie najkrótszą jakąś charakterystyką, to jest to, że obraz i dźwięk wynikają z ruchu odbiorcy, że mamy program komputerowy, a nie odtwarzany plik z filmem, i mamy niepowtarzalny przebieg doświadczenia odbiorcy, nad którym właśnie my pracujemy i możemy przygotować dla odbiorcy na przykład to, że odbiorca usłyszy więcej, jeżeli będzie bardzo uważny w tym środowisku wirtualnym. Ponieważ jesteśmy w kinie, to zaczniemy od kroniki filmowej. Będziemy mieli dźwięk. Czy możemy mieć dźwięk? These people are perfectly aware they're being used, sort of like VR guinea pigs. The hackers who invented the gear need somebody to fly it, try it out, see what it'll do. And the artists are drawn to it like moths to a flame, manipulating imagery, twisting sight, sound, and music into mythical journeys. For them, VR is a laboratory of ideas for the 21st century. I to był 91 rok. Została zorganizowana wtedy rezydencja artystyczna By Apparatus dotycząca relacji technologii i sztuki. Spotkała się tam bardzo różnorodna grupa osób, od kompozytorów po programistów, i głównym założeniem były działania przy konkretnych projektach. Jakby takie testowanie współpracy artystów i programistów. Można to porównać do Media Labu obecnego, tylko że no właśnie 25 lat temu powstało 6 projektów. Jeden tu wymieniony, Lorenza Pola, Inherent Rights, Vision Rights, został wystawiony w galerii w Ottawie. Jeden z wniosków z tej rezydencji to, że nie każdy programista potrafi współpracować z artystami, że to jest pewna specyfika tej pracy. Druga rezydencja, w której uczestniczyłam, to było Art and Virtual Environments. No to spore przedsięwzięcie wytworzenia 8 projektów. Nadal jestem. Tutaj wypisałam je wszystkie, ale nie będę o wszystkich mówić, tylko o niektórych. I to wszystko działo się w momencie, gdy nie było gotowego oprogramowania do VR, jak teraz chociażby silniki do gier. I nie było procedur organizacji produkcji VR. No ale projekty powstały i przez to może, że nie było standardów dystrybucji jeszcze, no i nie było też powszechnego dostępu do tego takiego, do tego typu sprzętu, no była większa wolność w projektowaniu i sposobie wystawiania prac, które no, przede wszystkim były wystawiane w galerii sztuki. No nie można było mieć tego w domu. Tu powiem, nad czym pracowano. Zaraz, przepraszam, może jeszcze zatrzymam na chwilkę, bo chciałam. Zobaczymy fragment, powiedzieć, co to będzie. Zobaczymy fragmenty dokumentacji, oglądamy jedno oko tego, co widział
widział odbiorca w kasku VR i żeby się przyjrzeć, nad jakimi zagadnieniami wtedy pracowano. To jeszcze raz. Brenda Laurel, Richard Strickland, placeholder. Widzimy, że projektowanie było poprzedzane przez improwizację teatralną. Scenografia łączyła świat realny z wirtualnym. Była bardzo ważna. Można było stać się wężem, inaczej widzieć, inaczej mówić. Hello there, are you looking at me? Można było nagrać wiadomość dla kolejnej osoby. Dłonie mogły chwytać. Pracowaliśmy z gestem latania i były podpowiedzi na żywo od bogini obserwującej wszystko. I równocześnie dwie osoby w jednej przestrzeni. Dźwięk 3D pomagał w lokalizacji drugiej osoby i w ogóle obiektów. Tu ciekawy wpływ technologii, ponieważ wszystko było bardzo wolne. Były opóźnienia w przetwarzaniu dźwięku, a przetwarzaliśmy głos osoby stającej się na przykład wężem. To spowodowało, że ludzie zaczynali inaczej mówić, czyli jakby się rzeczywiście zmieniali. Tak się tutaj przydała do tego wolna technologia. Jak opowiadać historię w VR? Zastanawiali się Tony Duff, Michael McKenzie. Tu zobaczymy fragmenty dokumentacji. I najpierw poznajemy swoją rękę, uczymy się nawigacji i co ważne, wszystko jest wplecione w narrację. When the hand first comes to you, it comes as a disembodied thing. Look. Głos jest po prawej stronie. Jeżeli się tam spojrzymy, przechodzimy do następnej sceny. Is a decrepit floor, thick with the debris of semi-nomadic habitation. I cannot decide which way to go. I narracja podpowiada konieczność wyboru. A to jest scena, w której, tak jak teraz, cinematic VR, że jesteśmy niesieni, możemy się rozglądać, bo przy opowiadaniu historii, to co było wtedy próbowane, podstawową trudnością było pogodzenie dłuższych dźwiękowych fragmentów opowiadania i pełnej interakcji. Tego się nie udało zrobić, myślę, że jest ten sam problem teraz, bo odbiorca stawał się odwiedzającym świat historii, a nie tylko słuchaczem tej historii. Aby odwiedzić takie środowisko wirtualne, zawsze jest potrzebny interfejs. I tutaj na górze widzimy interfejs, który był budowany specjalnie na potrzeby projektu, projekt Lorenza Pola, prototyp i to, co się znalazło w galerii. Najczęściej wykorzystywanym elementem był właśnie kask VR, który to nie jest taki pierwszy typ, ale widzimy na zdjęciu i ciekawe było postrzeganie tego właśnie kasku przez artystów. Właśnie Lawrence Paul, Indianin, mówił, że my zrobiliśmy sobie maskę dla białego człowieka do wejścia w magiczny świat. On tego nie potrzebował. A dla Cher Davis kask spełniał rolę maski do nurkowania głębinowego, pozwalającego wejść do innego środowiska, tak jak do oceanu, tutaj do wirtualnego środowiska. I tu właśnie przechodzę do jak gdyby kolejnych doświadczeń moich, pracy właśnie z Cher Davis, Osmos Ephemer. I tu wymieniłam wszystkie osoby pracujące z rolami tych osób. Dlatego, że wtedy w galeriach sztuki, jak projekt był wystawiany, często było pokazywane nazwisko głównego artysty. I Cher Davis często starała się o to, żeby wszystkie nasze nazwiska się pojawiły. Właśnie to, że jest zespołowa praca w filmie, było oczywiste, a przy wystawianiu w galerii sztuki no, był to pewien kłopot, żeby pokazać wszystkich. Opowiem trochę o właśnie projekcie Osmos, który był znany ze specjalnego interfejsu i sposobu nawigacji.
Specjalnie wybudowane badanie oddychania. No tutaj kask, słuchawki i badanie też wychylenia ciała. Czyli nawigacja odbywa się, że się wychylamy teraz w prawo, ruszamy się w prawo, w lewo to w lewo. Wdychamy powietrze do góry, wyduchamy powietrze do dołu, tak jak przy nurkowaniu. I wchodzimy już w świat ten wirtualny. Jak było zbudowane to środowisko wirtualne? To jest taka czasoprzestrzenna struktura świata, sceny, między którymi można było się przemieszczać i akurat tu rzeczywiście do góry, no to trzeba było za pomocą oddychania pójść do góry albo do dołu. I parę przykładów scen. To jest scena wstępna, gdzie słyszymy swój ruch, zmapowany jest dźwięk na ruch, uczymy się poruszania i później wchodzimy już w świat wirtualny. I różne sceny z dźwiękiem reagującym na ruch odbiorcy. I tu na przykład skraj lasu. Tu jesteśmy w lesie. To wnętrze liścia. A to podziemie. I przemieszczając się w dół, znajdujemy się tam, gdzie kod źródłowy programu. To był rzeczywisty kod źródłowy, można było nawet widzieć dane w czasie rzeczywistym. A gdy poruszyliśmy się do góry, był świat inspiracji w postaci tekstów źródłowych, na których się opierała Szar. I jak powstawał projekt, parę, znaczy dwie może uwagi na temat specyfiki pracy nad dźwiękiem interaktywnego VR, który różnił się od pracy nad filmem z liniową strukturą. Czyli właśnie przede wszystkim interaktywny proces udźwiękawiania projektu. Tu po lewej stronie zdjęcie, gdzie wszyscy razem pracujemy. Oczywiście nie zawsze tak było, ale chodziło o to, że zmiany w grafice mogły wpływać na zmiany w dźwięku. Dlatego często trzeba było razem pracować. A zdjęcie w kamizelce do oddychania to jest dla mnie ważna rzecz dla projektowania przez ruch. To, że projektujemy ruszając się, a nie zza biurka siedząc. Ja to nazywam sobie choreografią dźwięku, żeby znaleźć odpowiedni gest. Jak już projekt powstał, to był wystawiany w Galerii Sztuki. To są zdjęcia z wystawienia Osmos. I co było ważne, właśnie adaptacja pomieszczeń. Jedno pomieszczenie dla odbiorcy, żeby zachować prywatność doświadczenia projektu. To, co chyba nie zawsze teraz, na co się zwraca uwagę, a wydaje mi się, że jest to bardzo ważne. Później była sala dla publiczności z kotarami, z dywanem, czyli bardzo ważna rzecz, wyciszenie galerii, bo to bardzo zmienia percepcję całej pracy. No i pokój dla sprzętu, żeby go odseparować. Tu przywołuję słowo immersant, które Shar Davis zaproponowała dla odbiorcy właśnie takich środowisk wirtualnych. Jesteśmy w galerii i przez to, że były to indywidualne doświadczenia, musiał być określony czas dla jednej osoby i tutaj po 15 minutach była wymuszona scena końcowa, którą teraz fragment obejrzymy. Oglądamy to jak film, prawda? Jest jakiś kształt, od nas odlatuje i właśnie tego typu dokumentacja zupełnie nie oddaje doświadczenia Osmos, ponieważ w tej scenie traciliśmy jako odbiorcy kontrolę i ta jasna forma, to była forma życia, odpływała od nas, nie mieliśmy zupełnie na to wpływu. I właśnie ta zmiana nawigacji była tu kluczowa w emocjonalnym odbiorze tej sceny. I właśnie pytanie jest, jak zarchiwizować takie doświadczenie, żeby można było przekazać, o co chodziło. A teraz życie po życiu tych projektów, o których mówiłam, co się z nimi stało? Placeholder, było jedno wystawienie, był wykorzystany cały lokalny sprzęt z centrum Banff.
Są dobre opisy w sieci. Nic poza tym. Dalej. A, idzie. Dobrze. Lawrence Paul, Inherent Rights, Vision Rights. W 1992 roku było wystawienie w Ottawie i ostatnio to akurat kolega natrafił w Vancouver na tym samym sprzęcie, znaczy na takim samym sprzęcie może, i takie właśnie przechowywanie pracy nazywa się strategią zachowania sprzętu. Czyli kupuje się mnóstwo tego samego sprzętu i stara się wystawiać, aż ten sprzęt się nie zniszczy. Co jeszcze pozostaje po projektach, to opisy, i tu pokazuję stronę, to chyba dosyć stara jest strona, ale znaczy aktualna, ale dawno zrobiona UNESCO. O co mi chodzi? To ostatnie zdjęcie na dole nie należy do tego projektu. To jest akurat, wiem, bo to też został zrobiony projekt Michael Scroggins Topological Slide, ale w jaki sposób możemy się uchronić, jak to zweryfikować, prawda? Bo państwo zapewne patrzą, projekt, prawda? Wszystko o tym projekcie, a to nieprawda. Więc to jest no taka niestety pułapka dotycząca projektów, które nie były tak dobrze opisane. Właśnie nie było stron www. A po lewej stronie przy okazji też wymieniony projekt Placeholder, wymieniony projekt Osmos. To jeszcze nie, to ma być. On był wystawiany przynajmniej 10 razy i też była ta strategia zachowania sprzętu tutaj obowiązuje, czyli mnóstwo sprzętu, samplerów, kasków, tego było dużo. W 2013 roku została przeprowadzona, znaczy od 2013, strategia migracji, czyli przetłumaczenie całości programu, przepisanie właściwie sprzętów na oprogramowanie, tak żeby wszystko działało w obecnych systemach, na obecnym sprzęcie. I tutaj taka ciekawostka, tam wypisałam na dole Max, taki język programowania, który był używany do programowania dźwięku i był wtedy używany i nadal jest używany, i przez to migracja była bardzo w tym wypadku prosta, ale jest to taki pozytywny przykład, że jakieś oprogramowanie zostało, to co też przed chwilą słyszeliśmy, przeważnie oprogramowanie znika, więc jest to bardzo duży problem, żeby zachować pracę. No i właśnie tu na koniec, tu jest taki po prawej stronie, to jest właśnie okres pracy nad migracją Osmos, a po lewej stronie to jest no, dalsza przeszłość. Dokładnie 25 lat temu, w sierpniu 1993 roku, właśnie ten pokaz, jedyny pokaz placeholder, tylko raz było pokazywane. No i powstaje pytanie, co zostanie po obecnych projektach w podobnej perspektywie czasowej, czyli to byłby po 2040 roku. Jaką strategię stosować, żeby coś jednak zostało wtedy. I na zakończenie już takie zupełne, koniec tego reportażu z Banff i przesłanie z przeszłości o roli artysty VR. I tutaj jeszcze tylko przypomnę kontekst z tamtego czasu. O, coś chyba zgubiłam. Dobrze, zaraz dalej puszczę. Technologie VR, również dźwięk VR, powstały dla wojska i dla celów wojskowych. I stąd tutaj takie wypowiedzi, które, ojej, zaraz znajdę. And maybe here's a chance for artists to take it in other directions and create potentially healing environments, potentially spirit-changing environments. Dziękuję bardzo.